Najpierw jednym patyczkiem przez minutę. Ja będę mierzyć czas od zewnętrznej strony policzka. Proszę. Już po raz siódmy w Dzierżoniowie odbył się powiatowy Dzień Dawcy. Impreza mająca na celu propagowanie idei oddawania szpiku kostnego oraz przybliżanie ludziom sytuacji osób chorych na nowotwory układu krwiotwórczego. Tegoroczna edycja zmieniła formułę i już w środę odbyła się konferencja pod hasłem Współczesny wymiar bezpieczeństwa, wyzwania i zagrożenia. W czwartek wszyscy zainteresowani mogli czynnie włączyć się w akcję. W tym roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, powstało kilka punktów, w których można było zostać dawcą szpiku. Zlokalizowano je w rynku oraz w Alei Bajkowych Gwiazd. Tradycyjnie podczas akcji w zespole szkół nr 3 otwarty był również punkt krwiodawstwa. Siódmy raz u nas w szkole już jest, a ja już sama biorę w nim trzeci raz i w sumie jestem zadowolona, bo bardzo dużo osób przychodzi, chce pomagać, coraz więcej ludzi decyduje się zostać dawcą. Bardzo dużo przychodzi, rejestruje się. Ciągle trwają badania nad wyprodukowaniem sztucznej krwi. Niestety, jak na razie, te badania jeszcze są w powijakach, pomimo że trwają już dobrych parę lat. I na razie jedyną możliwością taką ratunkową w wypadku dużych ubytków krwi bądź masywnych anemii to jest po prostu toczenie składników morfotycznych krwi, które jedynie można wyprodukować właśnie przez oddanie krwi. Albo przez oddanie krwi pełnej, tak jak na takich akcjach, jak jesteśmy dzisiaj, albo już w stacjach krwiodawstwa. Niewiele mnie to kosztuje, a sądzę, że może pomóc komuś życie, być może uratować. I mam nadzieję, że się to przyda. Słyszałem o przypadkach gdzieś znajomych, że na przykład wujek, ciocia czy ktoś bliski był i sądzę, że to jednak trzeba pomagać i może się przydać. Dlatego też tutaj właśnie siedzę teraz. Działam w wolontariacie, uwielbiam pomagać ludziom, a DKMS jest właśnie taką fundacją, która może do tego doprowadzić, że dzięki mnie ktoś może komuś pomóc. Jakie powody były do tego, że zdecydowałaś się zostać dawcą? Może nawet dlatego, że mój kuzyn zmarł na chorobę, nikt mu nie pomógł. Z drugiej strony też wujek i nie było ludzi, którzy by mu dali to drugie życie. A jeśli ja mogę, to po prostu chcę pomóc. Myślę, że to jest naprawdę dobra akcja, że wiele osób na tym skorzysta i ci, którzy potem dostaną drugą szansę i ci, którzy teraz oddają krew, mogą się poczuć, że faktycznie mogą komuś pomóc. Zachęcamy każdego, kto może być dawcą, do włączenia się w akcję, bo ta decyzja może uratować komuś życie. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie dkms.pl. Od 3 do 4 miesięcy przyjdzie Panu karta dawcy. Wszystko? Tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.